Cześć wszystkim, dzień dobry. Słuchajcie, jest 7:15 dochodzi. Dzisiaj jest dzień, w którym wyjeżdżamy na wakacje. I już się stresuję. Przyszłam na dół teraz szybko zjeść. Wczoraj usmażyłam sobie placki. Placki takie z jabłkami. O. Mam mało kawę. No i to szybko będę teraz jadła i piła. Tylko pomyślałam, że odezwę się na chwilę do was. A zobaczcie, make-up, taki no make-up sobie mam. Użyłam tylko CC kremu. Troszkę bronzera, no bo a brwi mam henne zrobioną wczoraj. No bo wiecie, będziemy cały dzień w podróży. Cześć! Gabriel poszedł po moją paczkę, ale przyszedł bez. Także poczta nie chciała mu otworzyć drzwi, bo dzisiaj przyjdą paczki z Amazonu dwie moje, te co zamawiałam i no niestety nie wiem co z nimi zrobię. Mam nadzieję, że potrzymają trochę. Jeszcze możemy zajechać, jak będziemy jechać na lotnisko, bo to po drodze będzie, zobaczymy, no. No i tak, dobra. Spakowani jesteśmy. Praktycznie jeszcze tylko tu jedzenie mam do plecaka. Santiago wstał. A Santiago w nocy sobie urządził imprezę. Przespał się z 5 godzin i o 12 wstał. I była balanga, 2 godziny. Na dole już później, nie no, już 2 godziny, nie 2 godziny, więcej. 2 godziny to my prawie leżeliśmy w łóżku. A później zeszliśmy na dół, ja już nie wytrzymałam, no ile można się kręcić, wiecie, z łóżka na łóżko, z łóżka do jego łóżka, do naszego i tak, no. I zeszłam z nim na dół i też prawie 2 godziny jeszcze przesiedziałam, to tam się bawiliśmy, to zjadł chyba nic, nie, ja tak tylko pochodził, tu oglądał tyle tubisie i tak później już zasnął. Przed 4:00 i o 6:00 już wstałam. Dobrze, będziemy odzywać się z drogi. Na razie. A, jeszcze powiem wam, że biletów nie możemy wydrukować sobie. Musimy na lotnisku zjechać, także zależy nam, żeby trochę wcześniej wyjechać. Najpóźniej o 8:00 musimy. Także lecę, na razie odezwę się z drogi. How are you? Mamy godzinę jeszcze do odlotu, a tutaj pani chodzi i myje, jak się dezynfekuje, tak? Krzesła. Co zaglądasz? Mamy już trochę czekamy chyba. Czekajcie, ile? 4:30 jest. No musimy poczekać do 20, czyli jeszcze trochę. Lot był szybki, 1,5 godziny tylko. Z Dublina do Frankfurtu, 1,5 godziny. Tak na, jak to się mówi, na rozpisce było 2 godziny, także spoko, szybciej. W Dublinie nikt nie nosił masek. Ale panie chodziły i sprzątały, nie? Znaczy takie dezynfekcje robiły. A tutaj nikt nie robi dezynfekcji. Nie zobaczyliśmy nikogo, ale dużo tu we Frankfurcie przesiada się do tych krajów azjatyckich, nie? Jest dużo jakichś takich Chińczyków i Koreańczyków i oni wszyscy noszą maski. Nawet stewardessy takie z tych krajów to też nosiły maski. Może mają nakaz, nie? Słynna pogoda, zobaczę, zaraz wam pokażę. Byliśmy już na zupie, zjedliśmy zupkę. Uspaliśmy w końcu młodego, bo nie chciał jeszcze spać. On tak nie lubi strasznie w takich głośnych miejscach spać. Tam wcale nie jest głośno, ale po prostu mu ciężko jest zasnąć. W samolocie nie zaśnie, nie? I sobie przyszliśmy tu i siedzimy w takim, w sumie pod naszą bramą już, nie? Bramką.
Zaraz wam pokażę, jak tu jest. Nie ma nikogo tutaj. A tutaj Santiago śpi? Tam nie ma. My mamy bramkę do bitter tytułu. Gentleman siedzi. Tutaj siedzę przy takim biurku. Może zaraz sobie podłączę tableta? I obejrzę sobie jakiś film, bo ściągnęłam z Netflixa filmy. Tam już zawsze można sobie ściągnąć. Także na tablecie mam kilka filmów. Bajki dla Santiago ściągnęłam. Ale nie wiem, tablet nam się rozładował. Także podłączę i sobie oglądam. No i czekamy dalej. Nie wiem, czy widać. Oglądam kawę po turecku. Dziewczyny, ładuję sobie tu tablet. A tutaj coś prawdziwego dla mnie. Zacznij się chwilę. No one's there for you, but you know who is always there for you. Laundry, laundry will always be there for you. Coś z mojego życia, prawda? Jaki pampers. It's not going. What you drinking? Macchiato. Macchiato. Zobaczcie, ile przyszło paczek z Chin. Tam takie, nie wiem, czy widać, takie kontenery stoją. To wszystko przyleciało z Chin. Gdzie jest to? Bardzo ich dużo, bo to duże lotnisko, ale naprawdę, zobaczcie, jest czyściutko. Tutaj można wyrazić swoje opinie. To taka mała, tylko dwie kabiny. O, suszarka. A ja dzisiaj tak wyglądam. Adidaski, jeansy, t-shirt, bluza. Powiedz mi, jak to w ogóle się znosi z nią. Nigdy nie widziałam większego samolotu. Jeszcze to tak z blisko. He doesn't see you. Who is here? Who is here? What's that? Who's your son? Bala. Mama, 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 mama. Bala. She's the last. Why? He's excited. Santiago. Już jest późno.
zbija? Kto je bije? Tak, no to wiem, że nie mamy. Hey, welcome.